Dzień dobry się z Państwem. Przejmuję kanał Kasi, gdyż ponieważ dzisiaj ładnie wyglądam. Znaczy ładniej wyglądam, bo Kasia mówi, że zawsze wyglądam ładnie, ale... Dobra, Andrzej jest po prostu przystojnym, młodym, jakże mądrym... 30 zaraz. Mężczyzną. No, tylko tak. Po prostu dzisiaj się odwalił w koszulę, no nie wiem. No, dzisiaj byłem u klienta, więc okazujemy szacunek tym, że się ładniej ubierzemy, nie? Ale nie o tym, bo jesteśmy w samochodzie, gdyż ponieważ idziemy do Galerii Mokotów, znaleźć jakiś podarunek dla naszych sąsiadów, którzy nie kamuflują wieku na Facebooku, więc mogliśmy się dowiedzieć, że mają urodziny i Damian miał urodziny jakiś, nie wiem, tydzień temu? Miesiąc temu, Andrzeju, miesiąc temu było. To było w kwietniu, właśnie okay, ja nie wiem, dobra. Czy... Ja nie wiem. Nie, wyskoczyło mi. Wyskoczyło ci? No. I ja w ogóle jakoś to przeoczyłam. My mu w ogóle złożyliśmy życzenia? Chyba nie. Także... A jesteśmy okropni. No, jesteśmy okropni, ale wyskoczyło nam, że dzisiaj Olga ma urodziny, więc idziemy coś kupić takiego małego podarunkowego, a tutaj będzie taki śmieszny element humorystyczny. Damian pije dużo coli. Takiej zwykłej, tej oryginalnej. Więc kupiłem mu taką dużą zgrzewkę, przypaszemy to ładnie wstążką i sądzę, że to będzie taki praktyczny prezent. Ale nie będziemy tak okrutni, też coś jeszcze oprócz tego dostanie, nie? Tak. I zabieramy was ze sobą na polowanie i pokażemy co. Co nam się udało wyhaczyć. No dobra, i pierwsze zakupki już poczynione. Byliśmy w Ritualsie i dla Olgi mamy taki oto zestaw. Ritual of Sakura. A dla Damiana może nie wygląda, ale to też jest luksus. Taki oto zestaw. My mamy taki drewienko w samochodzie i mieliśmy, to był inny zapach, nie? Tak, nasz był inny. Ale to super pachniało. I więc, a Damian lubi takie rzeczy do samochodu, więc mu coś takiego wzięliśmy. Kasia mu dostała prezentyczki, których nam zabrakło kiedyś w tubie. No spoko, słuchajcie, kiedyś w tubie mi brakowało i powiedziałam pani idealnie. Jakiś tam prezencik mały i wzięła sobie dezodorant. Ale brakuje nam tego właściwego prezentu dla Damiana, więc jedziemy teraz do biedy kupić mu zgrzewkę coli. Much later. Ostatnio, słuchajcie, pokazywaliśmy wam, jak kupujemy prezenty dla naszych sąsiadów i przyznamy, że tak nie wiedziałam do końca z czym jeszcze to połączyć, żeby wyszedł z tego vlog, a w sumie tak wyszło, że przyszły mi dwie paczuszki, więc stwierdziłam, że otworzę to teraz z wami, pokażę co takiego zamówiłam, może ktoś się jeszcze zdąży zainspirować. Minęło sporo czasu, odkąd nagrywaliśmy tą poprzednią część. Teraz już za tydzień, słuchajcie, będzie Dzień Dziecka. O, ale pięknie to otworzyłam. I właśnie z tej okazji mam tutaj prezenty. Poczekajcie, muszę sobie poradzić z tym kartonem. Dałam radę, słuchajcie, trochę to trwało, ale udało mi się otworzyć te kartony. Przejdę może do tego mniejszego. W nim się kryje taka, bardzo powiedziałabym, prosta rzecz. To jest oczywiście pomysł na prezent dla chłopca. Taki oto samochodzik zdalnie sterowany. W środku jest pilocik. Powiem wam, że tego jest strasznie dużo w sklepach. I nie wiedziałam co wybrać, więc wyszłam sobie, wiecie, na Media Markt, bo tam pokazują też jaki jest zasięg tych samochodzików, jeżeli producent jakiś taki zdeklaruje. No i ten się wydawał taki całkiem spoko, poza tym stwierdziłam, że dzięki temu, że on ma tutaj taki ten szary cusiek z przodu, to może jak Colin będzie się nim bawił i się rozpędzi i w coś uderzy, to może tak od razu się ten samochód nie połamie, bo wiem, że jak się zamawia, a w zasadzie kupuje takie te, wiecie, sportowe fury na pilocik, no to one jakby różnie kończą w zderzeniu ze ścianą, więc mam nadzieję, że ten zderzak da radę. No i tutaj kolejna rzecz. To jest, słuchajcie, Lego. Lego Duplo. Osobiście uważam, słuchajcie, że to jest... zawsze dobry wybór. Klocki to jest spoko opcja, bo to jest jednak trochę coś takiego bardziej kreatywnego. Jeżeli dzieci to lubią, to naprawdę jest w czym wybierać, jeżeli chodzi o te zestawy. No trudność jest taka, że nie wiadomo, czy osoba obdarowywana już czegoś takiego nie ma, więc trzeba zawsze się, że tak powiem, wysprzęglić i z rodzicami malucha skonsultować.
czy taki zestaw już ma, czy nie ma. Adaś takiego zestawu nie ma, także teraz na Dzień Dziecka będzie miał okazję pobawić się czymś nowym. No i mam jeszcze, poza tym, że mam Krzyśniaka, Kolina, a Andrzej ma siostrzeńca Adasia, no to no właśnie, jest w tym wszystkim jeszcze Andrzejek. Ja zawsze się śmieję, że Andrzejek to taki mój bobasek. No i nie mogłam nie kupić prezentu dla swojego bobaska, żeby tradycji stało się zadość. Ja od jakiegoś już czasu co roku Andrzejowi kupuję również Lego, tylko to jest to Lego Technik i są to motocykle. Także będzie kolejny do kolekcji. Jest to Kawasaki Ninja H2R. Andrzej, to jest ten najszybszy motocykl? To jest ten turboładowany, no. No, to jest takie coś turboszybkiego, także tak. Nie wiem, kiedy Andrzejek to złoży, ale już nie będziemy się tak bawić. Co prawda Dzień Dziecka jest za tydzień, ale zaraz już mu to dam, nie będę tego pakować. Mamy już Ducati. I co jeszcze mamy? Batmobile. Tak, motocykl Batmana. Także tak. Jest to, powiem wam, fajna sprawa, aczkolwiek składanie Lego to nie jest najtańsza zajawka. Te fajne modele kosztują już naprawdę trochę sianka, strasznie mi się podoba, może ja kiedyś kupię, jak sprzedam nerkę albo coś. Jest taki motocykl, taki od BMW chyba i wydaje mi się, że te klocki kosztują ponad 1000. Ale to już jest taka konkret maszyna, słuchajcie. Także tak, tyle jeżeli chodzi o paczki. Mam tutaj jeszcze 4 rzeczy kupione w Lidlu, słuchajcie, ale... Widać? Jestem dzisiaj nieogarem, jakoś tak wyszło. W ogóle ostatnio cały czas na filmach jestem nieogarem, ale jak już bym miała wam pokazywać ubrania, to może w jakimś takim bardziej przyjaznym otoczeniu i anturażu. W każdym razie kupiłam, słuchajcie, w Lidlu wszystko, co było w ten print taki kremowo-zielony. Chociaż tutaj mam jedną rzecz, która jest taka kremowa, a tutaj widać to? Widać. A tutaj spodnie na przykład są takie stricte białe. W każdym razie, kupiłam sobie kilka takich rzeczy. Tutaj jest bluzka, ona wygląda teraz jak jakaś narzutka, dlatego że jest, tak wiecie, wiązana na paseczki. Do tego mam takie długie spodnie. Tak jest taką, wiecie, szeroką nogawką. Coś takiego totalnie luźnego i wygodnego teraz na lato. Ja to, słuchajcie, przymierzę wszystko i tu się wam będą wyświetlać filmiki z tym, jak to na mnie wygląda. Powiem wam, że miałam dylemat z rozmiarem. Finalnie chyba wszystko mam w rozmiarze 42, tak mi się wydaje. Miałam tutaj coś też w rozmiarze 44, ale zostałam przy tym 42. Jeżeli chodzi o te spodenki, zobaczycie na przebitce, mógłby może mi trochę mniej, jakby odstawać mi w nich brzuch i pewnie byłoby spoko, gdyby one były rozmiar większe, w sensie mniej by się to rzucało w oczy, ale tak naprawdę mam takie I don't care, w sensie no mam brzuch i on nie jest chudy, szczupły, tylko jest taki trochę odstający i życie, jakby that's it po prostu. Więc nie będę kupowała większych ubrań, tylko dlatego, żeby, wiecie, wizualnie się wyszczuplić. Nie ma to większego sensu. Tutaj mam też takie krótkie spodenki. I do tego wszystkiego jest też, słuchajcie, w takim princie spódnica, tylko o, tutaj ona ma, słuchajcie, takie marszczenie i taki rozporek. Bardzo fajnie to wygląda. Nie zakładałabym chyba tego wszystkiego tak jakby razem ze sobą, żeby łączyć wszystkie te rzeczy w ten print. Moim zdaniem wtedy się już trochę za dużo dzieje. Jak sobie mierzyłam to wcześniej, zresztą widzicie to teraz, jak mierzyłam to wcześniej, to wydawało mi się, że lepiej to jednak wygląda złamane po prostu jakimś takim zwykłym białym t-shirtem, żeby się, wiecie, nie działo za dużo. Ale dajcie znać w komentarzach, co wy o tym sądzicie i jakbyście to połączyli. Czy nosilibyście to razem, czy może właśnie osobno.
bardzo jestem ciekawa waszej opinii. Muszę wam powiedzieć, że strasznie tanie były te rzeczy, dlatego że jakaś promocja była. Nie wiem, czy to jakoś tak już wyprzedażowo, czy co, ale wydaje mi się, że najdroższa rzecz chyba kosztowała jakieś 20 zł. Także naprawdę dobre ceny to miało. 20, może 25. Na pewno było to, słuchajcie, przecenione, bo to wejściowo kosztowało tam po 30, też niedużo w sumie, po 30 parę, czy coś około 40 zł. I mi się udało to kupić ostatnio w naszym Lidlu, wszystko taniej. Także bardzo się cieszę, dlatego że no właśnie zaraz przychodzą takie, będą już takie cieplutkie dni, więc będę miała coś nowego do moich stylóweczek. No i poza tym do naszych wakacji jest jeszcze sporo czasu, ale myślę, że to są właśnie takie kroje, że nawet gdyby się okazało, że moja misja odchudzania pójdzie mi dobrze, to myślę, że nawet jak schudnę, to dalej będzie wyglądało spoko. A nawet jeśli, no to wiecie, 6 dyszek czy 7 to wszystko razem kosztowało. Jakoś tak mi nie żal. Dobrze, w tym filmie to będzie wszystko. Dziękuję wam bardzo. Pamiętajcie, żeby zostawić mi łapkę w górę, komentarz, subskrypcję. I co? Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!